Wie pan, witamy państwa na kolejnym filmie. Tym razem będzie tak zwane tuszowanie tożsamości. No, pytanie kogo i po co? No wiecie, chyba wiecie, że ludzie czy jakieś narodowości, które nie mają tożsamości, to nimi się bardzo łatwo kieruje albo się ich uplastycznia, a najlepiej, żeby oni nie mieli poczucia, że mają jakąś tożsamość, że w ten sposób ich historię się gubi i ona jakby nie istnieje. I na przykład Polakom się przypisuje tak, że to są Słowianie. No, tych Słowian było pełno i tak dalej. Nie, no dobrze. Jedni mówią, że tam było Imperium Lechitów. Drudzy mówią, że oni są Turbosłowianami. Trzeci jeszcze mówią, że krytykują tychże Turbosłowian. Czwarty, no a więc cały czas jest po prostu bitwa o to, że jedni no, starają się jakąś tą historię wyciągnąć, ale drudzy dość intensywnie wojują z tymi poglądami. Się okazuje, że pies pogrzebany jest zupełnie gdzieś indziej. Na przykład jedni tam tacy no, profesorowie na przykład, że tam Wielka Lechia to są ubeckie Rzygowiny, tak mówiłem kiedyś w filmach, że to i tak dalej tam opowiadają różne rzeczy. Jeden drukuje książki, że tam historia współczesna inaczej i takie tam różne rzeczy. I nawet są takie bardzo, bym powiedział, obraźliwe dla Polaków występy na Eurowizji na przykład, czy jakieś teledyski takie właśnie na temat Słowian. Są takie, przynajmniej one były trochę przeminęły z wiatrem, ale były. W każdym razie no, widzimy, że walczono z tą tożsamością. Ale dlaczego? Robiono się taki jakby siwy dym, żeby zasłonić, tego zasłonić dym, żeby zasłonić proste rzeczy. A więc dzisiaj się włączymy powiedzmy w to zwykłą logikę, nie trzeba daleko szukać. Mamy to pod nosem, bo mamy tą tożsamość polską pod nosem. I teraz musimy wrócić do sprawy Hiperborei. Otóż, czym była Hiperborea? To jest takie ogólne nazwo związane z jakimiś grafikami, a więc to jest lód, zimno, z zakręgiem polarnym najlepiej i tak dalej. I to szczególnie w Rosji też jest to rozpowszechnione. Szereg grafik jest, jak zobaczycie, Hiperborea, no to wszystko tam słonie w takim w śniegu, ośnieżone słonie idą i tak dalej po takim po takiej lodowej płycie, po wielkim śniegu i tak dalej, to była Hiperborea. Otóż to jest też mylne, ponieważ Hiperborea to był to była złota era przed zlodowaceniem. Natomiast Hiperborejczycy to są ci, którzy przeżyli zlodowacenie. Ale jak oni przeżyli? No bo ktoś to musiał przeżyć. Jak rąbnęło -170 Celsjusza i wszystko po prostu zamarło, no to oni musieli gdzieś przeżyć. Oni przeżyli w tak zwanych podziemnych arkach, w jaskiniach, gdzie zawsze się utrzymuje temperatura dodatnia. Wystarczy wkopać się w ziemię, załóżmy 2 metry, no już mamy po prostu plus 8 stopni. A więc nic się nie zamraża. A więc gdyby ludzie ci z czasów złotej ery żyli na ziemi w czasie zlodowacenia, wyłączenia pałacu, to by wszyscy zginęli. Ale jakaś część, ona się schowała i wtedy, kiedy już było te -170, to tak się stało, że zamrożone zostały hybrydy, ale oni przeżyli w tych jaskiniach, tych tak zwanych podziemnych ukryciach. Oni to przeżyli i to właśnie oni są Hiperborejczycy. I teraz co następuje, dlaczego oni przeżyli? Oni przeżyli w tym momencie, kiedy został już włączony jeden z promienników, włączone słońce i słońce roztopiło zlodowacenie. Tą epokę lodowcową. Zresztą dla zmyłki to też się mówi, że a to które zlodowacenie było, a to może, to tak myślą, że powiedzmy tych zlodowaceń to było kilka. Pić na wodę, ale to celowo się robi, żeby po prostu zamydlić prawdę, że było jedno wyłączenie pałacu i masakra na ziemi. Masakra hybryd, bezkręgowych, takich po 1,5 km, może tych
tych kręgowych, czyli takich trzekokształtnych, trochę no, mniej więcej 20 metrów wysokości. To wszystko przestało istnieć w łącznie z cywilizacją diabła. No i teraz tak, no i dobra, w porządku. Słońce się pojawiło, roztapia, dobrze, powijają się oceany, mamy mniej więcej ten klimat. O, i oni wychodzą z tych ukryć podziemnych, oni wychodzą. No i teraz oni, no i tutaj wiadomo, od razu działają hybrydy, działają powiedzmy zbuntowani aniołowie, zmaterializowani, jest hybrydyzowanie społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. O co tutaj głównie chodzi? Kwestia tożsamości. I teraz tak, ponieważ w Rosji jest to kwestia, że to są hiberborejczycy i tak dalej, ale to nikt nam nie powie, kim oni są naprawdę ci, którzy przeżyli. Kim są ci, którzy przeżyli już to zlodowacenie, wyszli z tych ukryć, no i teraz jak oni się nazywają? To jest najważniejsze. I teraz, no, jakie są dowody tego, że to właśnie oni są, a może inni? No Rosjanie mówią, że to oni są, że jakaś to była cywilizacja Hiperborea i tak dalej. No dobra, ale teraz musimy się włączyć tego, że tak jak powiedziałem na początku, sprawy są bliżej, pod nosem, ale tu się robi tak zwaną szarą mgłę. Robi się po prostu zasłonę dymną, nie? Po to, żeby Polacy nie znali swojej tożsamości. No właśnie, Polacy są dalekimi potomkami tych, którzy przeżyli zlodowacenie. Jak wyszli, to zajęli właśnie te ziemię, właśnie cały pas między Europą po daleką Azję. I teraz musimy się zastanowić, gdzie my mamy pod nosem te dowody, z czego to wynika. No i teraz tak, Polacy, no teraz musimy słowotwórstwo operować słowotwórstwem, żeby wiedzieć, no Polacy, czy to oni są, czy ktoś inny. To, no i teraz dojdziemy do innego, czym są Rosjanie, Czesi, Słowacy, Serbowie. Ale Macedończycy. Macedończycy, zaraz dojdziemy też do Macedonii, też dojedziemy, spokojna rozczochrana. I teraz tak, to teraz Wiola nam powie właśnie o tym słowotwórcy. Skąd się wzięło słowo Polacy, nie? Mi na przykład tłumaczono kiedyś, że no my jesteśmy tak z języka angielskiego. To ktoś, kto zna bardzo dobrze angielski, on właśnie tłumaczy, że Polacy to są ci, którzy jakby wyszli z bieguna. O, to już jesteśmy bliżej. Czyli czym są bieguny? Bieguny i te czapy lodowe nad nimi. Te czapy lodowe to też świadczą, to są dowody, że pałac został wyłączony, a słońce krąży między zwrotnikami koziorożca i raka. I nie może roztopić, nie było w stanie roztopić tych czap lodowych na biegunach, które prowadzą na zewnątrz ziemi. O, w ten sposób. A więc już taka pierwsza sytuacja jest. Taka była pierwsza sytuacja, czyli jakieś podejrzenie, że coś z jakimś mrozem, zimnem i tak dalej. Ale Wiola nam teraz wytłumaczy, o co to tak naprawdę chodzi właśnie z tymi biegunami, z Polakami, biegunami i tak dalej. No to prosimy. Słowo Polak trzeba wrzucić w translator, proszę Państwa, tłumacz. I równocześnie sprawdzić w różnych językach, jak wygląda słowo biegun północny. Ale konkretnie trzeba wpisać biegun północny. Nie sam biegun, tylko biegun północny. Czyli fraza biegun północny, translator i co mamy? W różnych językach. W różnych językach jest zawsze to samo. Jest to samo słowo. I jest to Polak. Polak, o właśnie. Czyli jak wrzucimy na translator, na przykład po angielsku, mamy słowo Pol. A biegun północny to jest, jak prawie chyba wszyscy wiedzą, North Pole. To samo jest w języku na przykład holenderskim. A czyli ten Pol to znaczy Polak, angielsku. Tak. Po angielsku, tak. Tak. Dalej. Holenderski Polak to też jest Pol, tylko pisane przez dwa O. Biegun północny, North Pole. Słuchajcie, sytuacja się powtarza w wielu językach. Ja nie sprawdzałam oczywiście wszystkich języków, ale jest to podobne frazy są we włoskim, w niemieckim, w duńskim, w rosyjskim,
w albańskim, w wielu, wielu innych językach. Także greckim. W greckim też, tylko też. Tutaj właśnie trzeba wpisać biegun północny, bo jeśli się wpisze biegun i Polak, to wtedy wychodzą dwie inne frazy. Natomiast jeśli się już wpisze biegun północny, to wtedy wychodzi Polak północny. Czyli no to jest człowiek północy. Czyli proszę Państwa, my jesteśmy Polakami, Hiperborejczykami, potomkami tych, którzy przetrwali zlodowacenie. Wyłączenie pałacu. Źle nas nazywają Wielką Lechią, bo prawidłowo powinniśmy nazwać ten nasz ogromny kraj Imperium Polskie. Dlatego po łacinie w niektórych kronikach ten cały obszar od zachodniej Europy po daleki wschód to się nazywał Polonorum Imperia. Dokładnie, po Polonorum Imperium. Kiedyś taki film zrobiłem na ten temat właśnie. Polonorum Imperium. I słuchajcie, to też było, te kroniki były też atakowane. Ja już wiem, że byli już tutaj sabotażyści, którzy atakowali właśnie te kroniki łacińskie, nietłumaczone na język polski. Bo to się nazywało Polonorum Imperia. Czy Polonorum Imperium. No słuchajcie, kto tam łacinę bardzo dobrze zna, to mnie poprawi, nic nie szkodzi, ale jakby nie było, tak tam pisze. No a my mamy pod nosem dowód, że Polacy to są ci, którzy właśnie pochodzą właśnie z północy, którzy przeżyli właśnie to, dlaczego z lodów i tak dalej, z tego. Ja mam wrażenie, że nazwa biegun północny pochodzi od właśnie słowa Polak. Nie na odwrót. Więc my nie pochodzimy z bieguna północnego, natomiast ta nazwa została jakby ku przestrodze dla innych nacji, że ta nacja to jest właśnie, to są ludzie, którzy przeżyli zlodowacenie. Tak jest. I w sumie od nas nazwano biegun północny. Od Polaków. W ten sposób. Czyli tak, pamiętajmy, tak to należy traktować. Najpierw byliśmy my, dopiero później poszło nazewnictwo. A dlaczego właśnie północny? No słuchajcie, dlatego, ponieważ kojarzy się to ze zlodowaceniem, bo pozostałość od zlodowacenia to są właśnie czapy lodowe na biegunach. Czapy lodowe, no to jest bardzo proste, widzimy? Proste jak budowa cepa. Jak się chce, nie? No a więc widzimy, że od nas, po pierwsze byliśmy my, a później dopiero nazywano właśnie biegun północny. To jest bardzo ciekawe. No tylko w naszym języku praktycznie brzmi to zupełnie inaczej. Biegun północny, a Polak, prawda? Natomiast w innych językach nazywają biegunem północnym północny Polak, północny człowiek. Tak, no właśnie. A więc mamy tutaj odpowiedź. I dlaczego właśnie tożsamość się gubi? To mam piękny dowód, przed chwilą przedstawiony, na to właśnie, dlaczego wojuje się z polską tożsamością, z historią i tak dalej się wojuje z tym, nie? No słuchajcie, ona jest o wiele starsza, niż się komuś wydaje. Ci wszyscy krytykanci tamtych, że to jest tam imperia, że mapka im nie pasuje, że tamto, może to fałszywa mapka, takie różne pierdoły. Po zlodowaceniu jak wyszli, to była taka mapka, której jeszcze nikt nie narysował. Od Atlantyku do Pacyfiku. Mieliśmy coś powiedzieć na temat, kim są inni Słowianie. Aha, no właśnie, to jeszcze mieliśmy też powiedzieć, kim są inni Słowianie. Mamy Rosjan, tak? To są też Polacy. Słuchajcie, dlaczego to są też Polacy? To wam powiem tak samo. Ponieważ do XVII wieku na dworach rosyjskich mówiło się po polsku. Nie było problemu. A więc to jest też bardzo ważny czynnik. Do tego XVII wieku na dworach rosyjskich mówiło się, arystokracja mówiła po polsku.
Proszę bardzo, to są też Rosjanie, to też Polacy. Serbowie i tak dalej, to są też Polacy. Tylko oni, ich język już jest nieco, nie jest podobny do polskiego wzorcowego, ponieważ oni już ulegli innym dialektom, różnym atakom, różnych no, hybryd, zhybrydyzowanych społeczeństw, tureckiego i tak dalej, innego, i innych po prostu tych sąsiednich narodów. Na temat Macedonii. To jeśli Państwo, do czego zachęcam, bo jest to przepiękna kraina i mieszkają tam wspaniali, serdeczni Polacy, którzy noszą w Macedonii polskie nazwiska. Bardzo wiele osób nosi polskie nazwiska, jak na przykład Rostkowski. Rostkowski, tak jest. Jest wiele innych, ja już sobie w tej chwili nie mogę przypomnieć, natomiast są polskie zwyczaje i tradycje są polskie, na przykład witanie gości chlebem i solą, czy potrawy typowo polskie, typu gołąbki, także... Rosół. Rosół też. Także słuchajcie, tam jest mnóstwo Polaków, tam, bo wiadomo, że w Macedonii mieszkają również... Serbowie. Serbowie. Grecy. No bliżej, tak, ja tak, tak patrzę, tam geograficznie bardzo, patrzę. Tam jest bardzo dużo wpływów, ale tam jest dużo muzułmanów też. Konglomerat. Jednak reszta ludzi to są Polacy i są bardzo serdeczni, nie są tak zepsuci jak my przez Unię Europejską. Natomiast naprawdę wspaniali, bardzo serdeczni ludzie. Bardzo gościnni. No właśnie, no i teraz pytanie. Skąd oni się tam wzięli, nie? Co to, co, no proszę Państwa, co, rysujemy nową mapę? Nawet ci, którzy tam krytykowali, to jest ten Lechina Empire, no to krytykowali zajadle, pamiętam tą niebieską mapkę, co niektórzy tam z demonistów. No właśnie, bo to są też walczące właśnie z tożsamością, nie? To teraz co, do Macedonii będziemy mapę rysować? A więc, no to pytanie, skąd się tam wzięli, dlaczego te nazwiska są tak powszechne? No a więc, no dlatego, no bo to też były tereny, no słuchajcie. Język grecki to jest pochodny polskiego. To taka ciekawostka dla lingwistów, ale to już powiedzmy jest oddzielny temat, to już jeden pan na jednym blogu się zajmował różnymi językami i tak dalej, nawet włoskim, że włoski też ma po prostu polskie korzenie, ale to już są, słuchajcie, dalekie, dalekie sprawy, ale widzimy, jaki jest ciężar gatunkowy walki z tożsamością Polaków. O, z tożsamością, proszę bardzo. Jakiś ciężar gatunkowy. Dalecy potomkowie tych, którzy przeżyli zlodowacenie. Tak, nie dajmy sobie nigdy wmówić, że Słowianie zeszli z drzew i są tak. Barbarzyńcami. Z kijami, po lasach tak, latali. Dzikusami, tak. Bo nasz genotyp jest naprawdę imponujący. I słuchajcie, to wszystko jest związane z niebocentryzmem. To sobie nie myślę, że tutaj powiedzmy jakiś oddzielny temat powiedzmy wystrzelił skądś tam. To jest wszystko powiązane z niebocentryzmem. Jakżeście się tutaj zorientowali, to wszystko jest związane właśnie z po co było wyłączone pałacu. No bo pałac istnieje do dzisiaj, nawet go widać. Czasami go widać. No ale no to tyle. Chyba wszystko. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.